bardzo jestem zadowolona z honorowania mojej osoby i oczywiście cieszę się bardzo, że czytelnicy złożyli tutaj dla mojej osoby duży pokłon zaufania. Ten ranking już był znany od 21 grudnia, bo przecież my obserwowaliśmy to na stronach internetowych. W związku z tym ucieszono się 22 grudnia, tak? I oczywiście przyjęłam dużo gratulacji, dużo miłych słów. Także myślę, że to nie będzie aż tak dużym zaskoczeniem, tylko ta miła chwila dzisiejsza to już odebranie nagrody. Menedżer odnoszący sukces, moim zdaniem jest to uzależnione od branży, w jakiej pracuję, bo przecież ja nie jestem przedstawicielem biznesu, w którym pracujemy na zysk. Akurat w tym przedsiębiorstwie pracujemy dla środowiska, dla mieszkańców Bydgoszczy. U nas najważniejszą cechą jest bezawaryjna praca i oczywiście przestrzeganie przepisów w celu ochrony nas wszystkich i dobrego, coraz lepszego środowiska, zachowania coraz lepszego otoczenia dla mieszkańców. Także konsekwencja, cierpliwość, oczywiście też ta żyłka biznesu, no bo musimy znać zasady funkcjonowania firmy w tym gospodarczym życiu, ale myślę, że jednak troszeczkę inaczej trzeba postrzegać menedżerów tego rodzaju przedsiębiorstw. My w tej chwili rozpoczęliśmy w grudniu modernizację oczyszczalni, ponieważ pozwolenie wodnoprawne obowiązujące w oczyszczalni, jej zmiana następuje w 2014 roku. Od 2015 roku są zaostrzone przepisy, parametry i musimy poprawić naszą efektywność w oczyszczaniu ścieków. W związku z tym rozpoczęliśmy, właśnie jak wspomniałam tutaj, otrzymaliśmy dotację na kwotę 13,5 miliona złotych. Realizujemy tą modernizację. Jesteśmy również opiekunem, właścicielem, a przez to opiekunem wału przeciwpowodziowego, który tu na terenie Łęgnowa chroni całą dzielnicę, i wiemy już, że również otrzymaliśmy środki na modernizację tego wału. W niedługim czasie na pewno będziemy ogłaszać przetarg na realizację tego zadania, więc myślę, że mamy dużo pracy przed sobą.